Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę Wam opowiadał o tym, jak sfotografowałem pluszcza. Pluszcz to jest taki ptak dosyć wyjątkowy, dlatego że należy do rzędu ptaków śpiewających, tak jak na przykład kosy, sikorki, wróble. Jest dosyć mały i jako jedyny z tych ptaków właśnie z tego rzędu śpiewających, on jest bardzo ściśle związany z wodą. Potrafi pływać, nurkować, żeruje właśnie w wodzie. I to, że jest tak mocno z wodą związany, to jest dla nas bardzo cenna informacja, bo już po prostu wiemy, gdzie go szukać. Ja osobiście przez całe swoje życie, zanim zacząłem fotografować ptaki, ani razu nie widziałem pluszcza, nie wiedziałem, że taki gatunek istnieje. Bo jego biotop, oprócz tego, że właśnie kręci się wokół wody, to wymaga pewnych cech, bez których pluszcza raczej tam nie spotkamy. Mianowicie musi to być woda płynąca, bardzo czysta, średnio głęboka, tak żeby on mógł tam zanurkować, ale żeby jeszcze światło docierało do dna, żeby widział po prostu, co tam się dzieje, gdzie te jakieś bezkręgowce, skorupiaki, jakieś małe żyjątka wodne żyją. To są po prostu rzeczy, którymi on się żywi, musi je zauważyć. On potrafi nurkować, on potrafi pływać. I na ten moment uważam, że dosyć łatwo go sfotografować, a jednocześnie jest na tyle rzadko spotykany, że jest to bardzo ciekawy do fotografowania obiekt. I opowiem Wam teraz, jak najlepiej zabrać się za fotografię tego gatunku. Jeżeli macie w pobliżu albo jesteście w stanie dojechać do górskiej rzeki, do górskich miejscowości, to macie prawdopodobnie bardzo wysokie szanse na to, że pluszcza spotkacie. Można go spotkać także w innym miejscu, nie tylko w górach, no ale tam jest po prostu najprościej. Ja mam góry blisko, więc generalnie pluszcza mam na wyciągnięcie ręki. Przez ostatni miesiąc fotografowałem prawie tylko i wyłącznie pluszcza. Będzie on się tutaj na migawkach przewijał, więc możecie sobie pooglądać. Na samym końcu wrzucę oczywiście też zdjęcia, które udało mi się w październiku wykonać, jeżeli chodzi o ten gatunek. Jak wygląda takie fotografowanie? No, fotografowałem prawie zawsze z zasiadki. Nie prawie, za każdym razem z zasiadki. Wygląda to tak, że znajduję taki odpowiadający temu gatunkowi biotop, czyli szukam takiego strumienia, który płynie sobie, strumienia czy rzeki, która płynie dosyć szybko, jest czysta, nie ma tam za dużo ludzi. I kiedy znajdę takie miejsce, to po prostu sobie tam siadam, czy chodzę wzdłuż i oglądam miejsca, gdzie ten pluszcz może przesiadywać. Czyli to są wszystkie kamienie, wszystkie gałęzie, które leżą na tej niepłytkiej, ale też niegłębokiej wodzie. Na takich kamieniach on zawsze przesiaduje, on z nich żeruje, on na nich się czyści. Więc jeżeli obserwujemy kamienie, którymi jest wyłożona rzeka i zobaczymy tam pluszcza, to mamy gwarancję, że ten kawałek rzeki, on będzie patrolował. I w związku z tym, że jego patrol wygląda w ten sposób, że przemieszcza się po prostu wzdłuż rzeki, w jedną i w drugą stronę, czasami lata, czasami sobie chodzi, czasami nurkuje od kamienia do kamienia, wyskakuje na kamień, skakuje do wody, jest bardzo przewidywalny. Podobnie jak zimorodek. Jeżeli zobaczycie go nad jakąś rzeką, to on tam po prostu wraca i możecie śmiało rozkładać się w tym miejscu, w którym go widzieliście, ewentualnie 200 metrów w górę, 300 metrów w dół i on wcześniej czy później się tam pojawi. Można to też stwierdzić po jego odchodach, które są na kamieniach. Im więcej odchodów na takim kamieniu, tym większa szansa, że on tam przesiaduje po prostu częściej i takie miejsca są potencjalnie lepsze do fotografii tego gatunku. I ja właśnie wybieram takie miejsca. No i co? Kiedy znajdziemy już takie miejsce, wystarczy się tam położyć, nakryć się siatką. Pluszcz, pomimo tego, że jest dosyć płochliwy, to wystarczy się nakryć porządnie, nie świecić gołą skórą, zakryć twarz, ubrać rękawiczki. Jeżeli ktoś ma jasny obiektyw, to też nałożyć na niego jakieś kamo.
bo kiedy plusz jest zajęty żerowaniem, no to on podobnie jak na przykład dzięcioł jest tak pochłonięty tym szukaniem pożywienia, że raczej jakiś mały, drobny ruch czy nieścisłość, jakaś zmiana w jego otoczeniu nie powinna mu robić dużej różnicy i nie powinien się spłoszyć. Wiadomo, gwałtowny ruch całkowicie odpada, ale można swobodnie, leżąc nawet niekiedy, po prostu 2-3 metry od pluszcza ruszać obiektywem dosyć powoli oczywiście. Nie robić takich ruchów, jak teraz pokazałem, tylko takie bardzo, bardzo delikatne. I już w tym momencie będzie można go śmiało sfotografować dosyć swobodnie. Ja mam swoją taką jedną metodę. Ona się sprawdza raczej w większości przypadków. Przyjeżdżam na miejscówkę, gdzie wiem, że ten pluszcz jest. Robię sobie obchód, patrzę, gdzie on w danym momencie żeruje. I idę w dół albo w górę rzeki, zależnie od tego, w którą stronę on się przemieszcza, bo on żerując będzie po prostu skakał z kamienia na kamień i szedł cały czas w jednym kierunku, ewentualnie leciał. Jeżeli nie ma jakiegoś miejsca, w którym lubi żerować, to to miejsce ominie w trakcie lotu i siądzie sobie dalej. Ale trzeba określić kierunek, z którego on idzie i w którym zmierza. I najlepiej wtedy wycofać się troszeczkę, żeby tak nas nie widział. I podejść sobie gdzieś, gdzie on prawdopodobnie za 20-30 minut dojdzie spokojnie tym swoim tempem. I wtedy położyć się, zaczekać na niego i on dosłownie wejdzie nam po prostu pod obiektyw. Więc dobra miejscówka, ocenienie tego miejsca. I to jest w zasadzie klucz do sukcesu. Jeżeli nie używacie, to ja bardzo polecam apkę eBird albo stronę, na przykład taki portal Ornito, tam można sobie znaleźć lokalizacje, w których inne osoby, czy obserwujące, czy fotografujące zwierzęta oznaczyły je w danej lokalizacji. W ten sposób możecie sprawdzić, czy w waszej lokalizacji ktoś kiedykolwiek oznaczył pluszcza. Może się okazać, że macie tak czystą rzekę w okolicy, nie mieszkając w ogóle w górach, że pluszcz był już tam widywany, więc możecie wyjść i go po prostu poszukać. Co ciekawego o pluszczu? No, jak widzicie tutaj na przebitkach i zobaczycie na zdjęciach, można wykonać mu różne bardzo ciekawe ujęcia. On nurkuje, czasami podleci, tu skoczy, często się myje, często suszy te piórka na kamieniach. A w ogóle jeżeli chodzi o jego pióra, taka ciekawostka, on praktycznie nigdy pod piórami nie będzie mokry. Dlatego, że on pokrywa się taką specjalną wydzieliną, która powoduje to, że on nurkując jest całkowicie wodoszczelny. Jak na ptaka. Więc taka ciekawostka. Pluszcza mam opanowanego już tutaj. Nie chce mi się już na niego jeździć, szczerze mówiąc. Ale był to bardzo fajny miesiąc i zebrałem dużo bardzo ciekawych ujęć. Przede wszystkim te kolorowe, takie jesienne. No za mną nie jest aż tak kolorowo jak tutaj wszędzie, ale na zdjęciach będziecie widzieć, że pluszcz jest w pełni jesiennych kolorów, jeżeli chodzi o krajobraz. I brakuje mi go teraz chyba tylko w zimie. Nie mam jeszcze zimowego zdjęcia pluszcza, ale to już niedługo, więc mam nadzieję, że nadrobię. Te moje pluszcze tutaj w okolicy, one są po prostu jak w zegarku. Każdy plusz, którego spotkałem, on wraca cały czas od roku. Niektóre znam krócej, niektóre od pół roku, ale zawsze wracają w to samo miejsce, więc raczej nie ma problemu, żeby je znaleźć. Więc mam nadzieję, że w zimie też będą. Nie wszystkie pluszcze odlatują, część zimuje. I tutaj w Beskidach, z tego co się orientuję, bardzo dużo pluszczy zostaje, bo w zimie też je widywałem. Nie mam dobrych zdjęć, ale widziałem je w zimie jak najbardziej, więc liczę na to, że uda się coś jeszcze przyfocić w tym sezonie zimowym. Więc tak pokrótce o fotografowaniu pluszcza. Cały miesiąc na to poświęciłem, bo totalnie nie umiałem wybrać się nigdzie w żadne bardziej zaawansowane miejscówki, nic nowego nie udało mi się znaleźć, więc stwierdziłem, że postawię na pewną kartę i obfotografuję i ponagrywam pluszcza tyle, ile będę w stanie i mam nadzieję, że całkiem fajnie to wyszło. Pewnie jeszcze materiał o pluszczu wleci nieraz, bo mam taki sentyment trochę do tego gatunku. Właśnie dlatego, że sfotografowałem go już pełno razy. Mam wrażenie, że to jest najbardziej obfotografowany przeze mnie gatunek. A B, no, był to jeden z pierwszych gatunków, do których podszedłem w taki metodyczny, przemyślany sposób. To znaczy,
chwilę przed pluszczem jeszcze chodziłem i strzelałem po prostu obiektywem, co popadnie, co znajdę. Jak zacząłem czytać, uczyć się troszeczkę o tych gatunkach, troszeczkę więcej informacji zdobywać o ekosystemach, w których żyją, to pluszcz był właśnie pierwszym takim, do którego się przygotowałem, sprawdziłem, gdzie on będzie, sprawdziłem, jakie światło będzie o danej porze dnia, gdzie się położyć i po prostu wyczekałem ten gatunek. Więc cierpliwość popłaca i ja to chyba będę powtarzał w każdym filmie, że dużo lepiej jest po prostu przygotować się, wyczekać swoje, nawet jeżeli mam leżeć 3 czy 4 godziny i ma mi nic nie podejść pod obiektyw, to w tej chwili jestem zadowolony, bo wiem, że chodząc z aparatem i strzelając, popadnie raczej lepszych efektów niż po takim wyczekaniu cierpliwym, metodycznym bym nie uzyskał. Także tyle. Jeżeli materiał się podobał, to zapraszam do kolejnych oczywiście. Zostawcie coś po sobie, łapka w górę, komentarz i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Hej.